Wschód bardziej bliski, czyli wlok z ojców. 6 stycznia Kościół na wschodzie i na zachodzie obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, która, jak wiemy, jest wspomnieniem tego dnia, w którym mędrcy czy magowie przyszli ze wschodu i w Betlejem znaleźli nowonarodzonego króla żydowskiego. Jakie jest znaczenie tego święta, skąd przyszli ci mędrcy i po co to wszystko się wydarzyło? Nazywam się Przemysław Marek Szewczyk, jestem prezbiterem Kościoła Rzymskokatolickiego. Zapraszam na vlog z krainy Ojców. Wschód bardziej bliski, czyli vlog z krainy Ojców. Pismo Święte bardzo niewiele mówi o tych magach ze wschodu, właśnie takich określa magoi, czyli magowie, co sugeruje, że byli. Po prostu astrologami, tymi, którzy patrzyli w niebo, stawiali horoskopy, tak jak te wróżki, które dzisiaj nawet w telewizji można spotkać, można przedzwonić, zapytamy, powiedzą, co mówią gwiazdy na temat naszego życia. Tym się zajmowali ci ludzie. Badali niebo, wierząc, że ono mówi o tym, co dzieje się na Ziemi. Prawdopodobnie nie mamy co do tego pewności, ale tak wskazują różne przesłanki. Byli to mędrcy Haldei, czyli gdzieś pochodzący z Persji albo z Iraku, bo to właśnie tam ta tradycja pogańskich wróżb czy pogańskich horoskopów była bardzo silnie rozwinięta. I tam również żyli jakiś czas Żydzi, i stąd mogły przeniknąć się dwie tradycje. Żydowskie oczekiwanie na mesjasza, który miał pojawić się i zbawić nie tylko naród wybrany, ale i cały świat, i te, to patrzenie na niebo przez mędrców, przez magów wschodnich i odczytywanie z nieba różnych znaków wskazujących na ziemskie wydarzenia. I tak właśnie się stało: jakaś koniunkcja gwiazd wyraźnie wskazała na przełomowe dla historii zbawienia wydarzenie i na kraj, w którym miało się to dokonać. Zapowiedzi prorockie, które mogły być znane magom ze wschodu, dopełniły tego dzieła i w ten sposób trzech wróżbitów, trzech to też ważne, nie wiemy ilu ich było, bo Pismo Święte wcale nie mówi, że było ich trzech, tylko tradycja Kościoła tak ich opisuje. Ci magowie ze wschodu, ci mędrcy czy wróżowie nabrali przekonania, że właśnie w Palestynie narodził się Zbawca. I rzeczywiście odnaleźli Go, co prawda ostatecznie już nie na podstawie wróżenia z gwiazd, ale na podstawie świętych ksiąg Izraela, bo to one wskazały na Betlejem jako miejsce narodzenia Mesjasza. Odnaleźli Go, oddali Mu pokłon i jak mówi Pismo, wrócili do domu inną drogą. I te słowa wrócili inną drogą, Kościół od początku rozumiał jako porzucenie również drogi wróżbiarstwa, jako odejście również od tego zabobonu i całkowite poddanie się Chrystusowi i Jego mądrości słowa.